Na razie Tomcio grubo na prowadzeniu, dosyć mocno. Ja tak trochę to przykrywam, mam nadzieję, że nie wieje bardzo. No i no, Tomcio zapierdziela, szybkość. Ale Kasper goni. Goni Kasper. Aaaa, kurczę, trochę się otarł. Tomek już dogania tego, co jest ostatni, więc zaraz będzie dubel. O ile dadzą się wyprzedzić, bo to jest tak trudno teraz. Ale lipa, zator. Nie potrafią szybciej dojechać. A, ten co był na trzecim miejscu wyprzedził ich wszystkich. Teraz Tomek jest drugi. No ten co był na trzecim miejscu i teraz skorzystał z okazji i wszystkich wyprzedził, prawdopodobnie już wygra, bo udało mu się zdublować tych, co byli na ostatnim miejscu, a Tomek i Kasper za nimi utknęli niestety, więc... Robimy teraz sobie przerwę po gokartach na piwko. Stone IPA to jest najbardziej goryczkowe piwo, jakie mają tutaj w ofercie z kranów. A to jest cydr Angry Orchard z Ohio, 5% dla Kacpa. Sytuacja jest taka, że pan opowiada o historii piwa i o gatunkach piwa już od pół godziny i on o każdym z gatunków opowiada, skąd pochodzą, jak są robione i tak dalej. Dużo wiadomości na temat ważenia piwa i gatunków, skąd pochodzą i tak dalej. Bardzo to jest fajne, ciekawe doświadczenie. Z mojej strony generalnie szacunek dla pana za taką wiedzę o piwie, że jednak pracuje specjalista, który się tam faktycznie zna. Tak. No fajnie, bardzo fajnie. A w ogóle pan pochodzi z Indonezji, jest z Bali. Znaczy z Bali pochodzi, z tej znanej wyspy turystycznej. No. Idziemy obejrzeć teleturniej na żywo, jest takie coś jak deal or no deal. To jest nasza gra czy nie gra, już to omawialiśmy. No, idziemy sobie to obejrzeć, bo to będzie na żywo i fajnie. Ale coś mi się wydaje, że więcej osób przyszło zobaczyć na żywo ten teleturniej. Także na górze też pozajmowane jest niestety. Znaleźliśmy trzy miejsca wolne. Tak. Ogólnie ludzie kupują karty z pewnymi numerami. Jeśli ich numer zostanie wylosowany, mają szansę zagrać w grę. Pierwsza osoba to jest Anna Marie i właśnie ona wyszła na scenę i będzie w stanie zagrać o maksymalną nagrodę $5000 albo rejs dla dwojga osób. O! Czyli już na pewno nie ma głównej wygranej. Weźmie czy nie weźmie? Weźmie czy nie weźmie? Chyba by już brał. Okej. Ale lipa, $30 wygrała. Czyli tak naprawdę ledwo się zwróciło wpisowe. Szkoda, ale lecimy dalej. Następna runda powinna być. To będzie dobry deal na pewno. Wow. Dobry. Bardzo dobrze idzie wykluczanie walizek. A ja czekam na Heinekena. Are you ready, Sarah? Let's open number 20. Yes! Bardzo fajnie, super. Bardzo fajne to było. Teraz idziemy do American Dinner. Jesteśmy w American Dinner i mamy tutaj menu. Śmieszne. Fajne. Trzeba ją wycisnąć jeszcze. Mozzarella sticks na przystawkę, tak? Mhm. O nie, utknęła. A ja mam co na przystawkę? Nie pamiętam co zamawiałem. Aha! Coś z krabem i z homarem. Jak widać mam tu jakieś owoce morza. Szczerze mówiąc, przepyszne to jest. Ale fajny kurczak. No. Fryteczki, keczupik, tutaj hands. Taki trochę inny niż nasz. Burgerek wegetariański, fryteczki. Co to jest za solorówka? To wygląda pięknie i pysznie. Dobra, nie? A ja tu mam kanapkę Ruben. Z mięsem, ogórkiem i różnymi... to jest wielki kawał mięsa tutaj. I cebula. Wygląda fajnie. Co to za ciasto jest w ogóle? Orzechowo-czekoladowe. Ale myślę, że będzie połowa tego. No, duży, nie? I tutaj mamy sernik. Też duży. Bierzemy desery na wynos. Bo bardzo dobre i szkoda zostawiać. 19 godzina jest, czyli dosyć wczesna, ale no jakoś jestem dzisiaj bardzo zmęczony wyjątkowo, więc ja będę szedł spać już. Powoli niestety. Jutro dzięki temu wcześniej wstanę, a musimy się w miarę szybko zebrać, więc to chyba na plus. Dlaczego 8 trzeba kabinę zostawić gdzieś już, tak? Do jutra. Jutro ostatni dzień, w sensie cały dzień w podróży tak naprawdę. Zobaczymy, czy Kasper zostanie wypuszczony ze Stanów, czy będzie musiał tu zostać na dłużej, bo przypominam, że paszport ma nieważny, a to może zaważyć o tym, czy
wypuszczą go z tego kraju, czy nie. Siema. Już popakowani w większości. Tomek mówi, że na dworze jest w kurwę zimno. Idę sprawdzić. O, cholipka. O, niedługo będziemy mijać most. Także dookoła nas już jest miasto, jak widać. Zbliżamy się do Manhattanu. Tam już widać One World Trade Center i inne wysokie budynki Manhattanu. Wysiadamy lada moment. Jest naprawdę zimno. W kurwę zimno. Z tego co jak patrzę na temperaturę, to jest 1 stopień. Peaceful. Peaceful morning. Idziemy na ostatnie śniadanko do Garden Cafe. Podejrzewam, że będzie tam bardzo dużo ludzi, no bo w końcu wszyscy zaraz opuszczamy za tyle, zaraz, no. Za godzinę? Dobrze, to jeszcze ostatni raz nakręcam śniadanie. Jajecznica indyjska, doprawiona kminem rzymskim na pewno. Kiełbaski wieprzowe, kiełbaska z indyka. Jakieś takie ciastko wegetariańskie, polałem sobie to pomidorowym chutney, nie wiem co to za bardzo jest chutney, ale tak to wygląda. Tościk francuski pierwszy raz sobie wziąłem, tak jak się spodziewałem, mięciutki, pyszny, ciepły i omlet z serem i pieczarkami. Słońce przebija się pomiędzy tymi wieżowcami Manhattanu, zaraz znowu tutaj będzie nas porazić trochę. Tak jak kamerka mam nadzieję rejestruje, tam jest World Trade Center i Downtown Manhattan. W każdym razie nie o tym. Paszport. Z paszportem nieważnym Kasper jakoś wszedł na pokład, okej. Teraz musimy opuścić Stany Zjednoczone. Problem jest taki, że jeżeli nie przepuszczą go na granicy, na wyjeździe ze Stanów Zjednoczonych, dlatego, że ma nieważny paszport, będzie musiał zostać w Stanach Zjednoczonych jeszcze kilka dni, załatwić sobie w konsulacie w Nowym Jorku tymczasowy paszport i potem kupować inne bilety lotnicze do Polski, bo temu przepadną oczywiście, więc wyjdzie go to kilka tysięcy z grubsza mówiąc więcej kosztów za ten wyjazd, który i tak już nas wyniósł po 12 tysięcy złotych na głowie. Takie sytuacje są. Jest zimno, ale do wytrzymania. Mamy już taksówkę zabukowaną na 10.20 na lotnisko i zobaczymy, co się będzie dalej. Polownik popycha nasz statek, żebyśmy dali radę wykręcić. To my chyba wykręcamy tutaj. Chyba do prawej strony, jak mi się wydaje, nie? My chyba prawie ostatni, żeśmy chodzimy, kurczę, tam widziałem. Pokoje puste są, wszystkie już praktycznie, prawie. Tutaj ludzi nie ma przy windach. Co? No, pewnie delikatne. Tu sobie kolejka zakręca przy atrium. I tam idzie do tyłu. I tam dalej jest wyjście. Także takie kółeczko. No, nie ma źle jakoś bardzo. Taksówkę mamy za godzinę. Mamy jakieś 45 minut do tego, żeby w ogóle nadać bagaż, bo jesteśmy dosyć wcześnie, bo Hansa dopiero ustawia płotki. No więc co, no to trzeba skorzystać z toalety, może tutaj zobaczyć coś do kupienia ciekawego. Żegnam się i witam się potem już z informacją, czy Kasper przeszedł, czy nie. My już jesteśmy po check-inie bagażowym, idziemy na kontrolę bezpieczeństwa paszportową. Na razie. 30 minutes later. Dobrze, mam jeszcze minutę nagrania na karcie, to mogę tylko powiedzieć, że jesteśmy we dwoje. Kasper nie przeszedł, nie przepuścili go z nieważnym paszportem, więc zostaje w Stanach Zjednoczonych jeszcze przez kilka dni. To tak pokrótce, a potem się jeszcze odezwę co dalej. Dobra, wracam z nagrywaniem, kamerka opróżniona, piwko drugie już w... Jest prysznic nawet, chociaż tak szczerze mówiąc mało zachęcający do skorzystania. Jeżeli chodzi o alkohol, to jest limit drinków 2 na osobę. Taki jeden minus, w zasadzie później są płatne, tam 8 dolców na przykład za piwo, więc... No teraz ja wypiję 2 piwa już i trzecie piwo, które wezmę zaraz, będzie kosztować mi 8 dolców. Ogólnie tak, jest ryż, tu jest jakaś zupa pomarańczowa, indyjska raczej, to są warzywa z masłem. Że w maśle? Aha, już nie ma mięsa. Było tutaj mięso takie wołowe. No i co? Jest też chleb. Jakiś jest też taki bardziej dla tych wschodnich ludzi, jak Hindusi czy tam Arabowie. Rzeczy na zimno. Rollsy. Są też rzeczy takie do zalania wrzątkiem. Na przykład tutaj trzy różne opcje. Jak widać. Bar jest. Alkoholu sobie sami nie nalewamy, tylko nalewa pani barmanka, bardzo miła. Mogliśmy trafić lepiej, bo w Nowym Jorku jest dużo różnych
saloników, ale też nie jest jakoś źle. Okej, jesteśmy na bezsłówce, kupię sobie alkohol jakiś na podróż, bardzo długą podróż swoją drogą. Mam nadzieję, że będzie coś o rozsądnej cenie. Ta Belvedere to jest naprawdę bardzo silna marka, bo widzieliśmy na Times Square reklamy z Danielem Craigiem z Belvedere'a. Natomiast ja biorę Finlandię, 22 dolary. Niestety nie ma mniejszych wódek. Słonik. Proszę bardzo. Boeing 747. Czterosilnikowy samolot pasażerski. Największy samolot pasażerski, jakim do tej pory będziemy lecieć. Tu są schody na górny pokład. Tam jest klasa biznes. Schody w samolocie. Pierwszy raz widzimy coś takiego. Soczki chyba na przywitanie. Jest i klasa ekonomii, więc tu jest układ siedzeń, 10 siedzeń w rzędzie. Tutaj mamy? Śpiewam. O kurczę, jest też kocyk. Kocyk jest taki solidny nawet, bym powiedział. Słuchawki są na prośbę dostarczane, jakbyś ktoś chciał sobie posłuchać filmów czy coś, a nie ma słuchawek ze sobą, to może poprosić załogę o słuchawki do systemu rozrywki pokładowej. Bardzo ciężki, czterosilnikowy, dwupokładowy samolot. Musiał jechać daleko na koniec pasa, żeby móc się rozpędzić, mieć na tyle odległości, żeby się rozpędzić i wznieść w ogóle, prawda? Co zaraz prawdopodobnie nastąpi. O. Właśnie przyspieszamy. Tutaj już ludzie mają wschód słońca i to słońce będzie nas gonić, a my będziemy w tym słońcu uciekać. I to wygląda tak, że no, za nami cały czas będzie jakby wschód słońca powoli, a jak dolecimy do Niemiec, to będzie już około 6 rano, 5 rano, więc słońce powinno nas właśnie mniej więcej dogonić. Już powinno być w miarę jasne, jak dolecimy na miejsce. Nie? Tak to wygląda. Co masz za special meal? Za jakieś wege. Jakieś wege? A, makaroni. Z groszkiem i marchewką. Serem. Owocki. Sałatka z sosem. Kanapeczki z masełkiem i z serem cheddar. No i ta wołowinka. Nawet niezła. Jak na samolotowe, no nie ma się czego więcej spodziewać, bardzo. Taki wielki samolot, a tak nim trzęsie. Masakra. Dobrze, że jestem wstawiony. Żegnam was. Znajdziecie to nagranie w oceanie. Bardzo źle. No muszę przyznać, że tam do czegoś takiego jeszcze... Już od lat czegoś takiego nie czułem w samolocie. O ile w ogóle kiedykolwiek tak mocno. Ale bardzo wyraźnie czuć przeciążenia wszelkie i wiadomo, generalnie i do góry nas wywala i w dół wciska w fotel, tak? Dosyć wyraźnie. Fakt jest taki, że faktycznie takich turbulencji jeszcze nigdy nie miałem w swoim życiu, ale zobaczmy, gdzie my jesteśmy w ogóle. O kurwa, nie mogę trafić w ekran w ogóle. Zbliżamy się już do Europy. Myślałem, że nad Atlantykiem jesteśmy. Kapitan powinien takie rzeczy, zjawiska pogodowe, okrążać, unikać ich. Mocno obniżyliśmy pułap. Jesteśmy poniżej 10 tysięcy metrów nad ziemią. Ja się nie stresuję z tego powodu, że po pierwsze jestem trochę wstawiony, po drugie wiem, że turbulencje nie były bezpośrednią przyczyną katastrofy samolotu od ponad 50 lat. Jesteśmy już nad Niemcami. Zaraz będziemy lądować. Mamy cholernie mało czasu na przesiadkę. No śpiący to jestem, serio. Ale no, trzeba teraz zrobić na samolot do Berlina. Jesteśmy na tym popierdolonym lotnisku we Frankfurcie, zjebanym w chuj. Jesteśmy na jakichś bramkach Z coś tam. A musimy dostać się na bramki A13, kurwa. Mam nadzieję, że jest to wykonalne, nie? Dobra. Zdążyliśmy na przesiadkę, jesteśmy przy bramce A14.
tutaj być nasz lot do Berlina. O, tam dziecko leży na podłodze. Bywa i tak. O podłogę! Dziecko kurwa bęc! Zu verlassen der Position mein Kollege Eichholz fliegt heute nach. Także no, zdążyliśmy samolot. Lecimy do Berlina. Wszystkie nasze walizy dojechały. Jak widać, idziemy teraz zawołać pana od parkingu i pojechać na parking po nasz samochód. Samochód trzeba było odciężyć, Tomek nie ma zmiotki, ale miał dwie skrobaczki, więc daliśmy sobie jakąś radę. Europejska pogoda. Stacja. Dobra, idę zobaczyć kafe. Zatankowaliśmy sobie na stacji, wzięliśmy sobie po przekąsce hot dog z sosem amerykańskim i zapiekanko z sosem amerykańskim. Ten sos amerykański jest o tyle ciekawy, że nigdy w życiu go nie widziałem w Ameryce, ale jest sos amerykański, bardzo dobry. No i kończymy chyba na teraz vloga, relacje, bo jesteśmy już w Polsce, od nic się tu nie będzie działo. Ostatnia przekąska w trasie, fajnie widzieć w końcu polskie ceny. I muszę trochę uważać, bo nagle się okazuje, że na stacji benzynowej jest mega tanio. Ja będę wydawał tu dużo pieniędzy. No to co, Kasper został w Stanach jeszcze na kilka dni. A my się żegnamy. Na razie. Do następnego razu, który będzie łow! Nie wiadomo, kiedy to będzie, ale dobra. Witam serdecznie w poranek. Pierwszy dzień po powrocie. Jest godzina 10 rano, więc i tak fajnie, że udało się wstać o tej godzinie, bo w Stanach jest teraz 4 rano. Całkiem niezły czas jak na pierwszy dzień po. Jeszcze z takich informacji, jak wracaliśmy wczoraj do domu, to odpadła nam osłona silnika przy 160 km na godzinę na autostradzie. Po prostu wysunęła się spod samochodu, odpadła i przeleciała przez płotek gdzieś tam na trawę. Na szczęście nikomu nic nie stało, to jest dosyć ciężkie, więc jakby kutrafiła w jakiś inny samochód, to mogłoby to być, no źle się to skończyć. W każdym razie, teraz czas na ważenie się po wyjeździe. Po przyjeździe. Trzy kilo w górę. No, tutaj zakładałem sobie.